Jeśli sobie trafi, już praktycznie strata będzie nie do odrobienia. No to 4 punkty i już chyba się nie uda zawodnikom. Ale nie trafi sobie, szybko! Kabała za 3 punkty, teraz trzeba Kabała za 3 punkty. Szuka pozycji. Za 3, Kabała nie trafia. Faul. Nie, jeszcze piłka całe szczęście na 7 sekund do zakończenia spotkania. Piłka dla Nobilesu. Piłka dla Nobilesu i znowu będą szukać koledzy Kabały, by ten mógł celnie rzucić za 3 punkty. Czy Kabała trafi za 3 punkty? Nieprzygotowana pozycja. Trafia za 3 punkty! 97-55! Ostatnia sekunda, koniec dogrywki! Koniec dogrywki! Nie ma kosza! Mirosław Kabała i teraz trafia. Czekamy na decyzję sędziów. Kontynuujemy dogrywkę. 22 punkty przewagi. Mirosław Kabała ratuje ten mecz rzutem za linii 6 metrów 25 centymetrów. To coś niesamowitego. 77-55. Wszyscy gratulują Mirosławowi Kabale. Pierwsza powtórka tej akcji. Ale mała Kabała. Niewyobrażalna. Obstawiony przez obrońcę. A jednak trafił. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Zawia Nordgaard do Skelego. Koło niego Frankowicz. Czeka Skele, a więc chyba jednak jedna decydująca akcja. Nordgaard nie ma miejsca na rzut. Nordgaard trafił. Nordgaard za 3 sekundy do końca. Maskoliunas, teraz on musi rzucać. Maskoliunas nie trafił. Ale z emocje. Sytuacja powtórzyła się, jak mówiłeś, z finału, gdzie Proton Trefle przegrał jednym punktem w ostatniej chwili meczu. 66-65. Punkt przewagi zespołu Anwilu Włocławek i Jeff Nordgaard, ten, który rozpoczął zdobywanie punktów rzutami za 3 w dzisiejszym spotkaniu, również celnym rzutem za 3 zakończył. I jakże to był ważny, najistotniejszy rzut w dzisiejszym meczu. Mimo trudnej pozycji, proszę spojrzeć, skakał do bloku Brankowicz. Kreator tego meczu, Jeff Nordgaard. Jeff, you are the hero of this game. Well, I didn't play very well the whole game. We had a nice lead. Kokum came back with a lot of heart and got the lead. And I feel just happy and elated that. Trafi zdobyć punkty. Popatrzmy jeszcze raz. Baczyński wychodzi po zasłonie. Zagranie do Baczyńskiego właśnie. Ten za 3 z 8 metrów. Nie trafia. Zbiera Edwards. Jest szansa dla Anwilu Włocławek. Zatrzyma ten atak Szubarga. Mają 10 sekund do końca meczu. Szubarga. Przeciwko Koszarkowi, sam za 3 punkty Szubarga! Trafia 2 sekundy przed końcem meczu! Krzysztof Szubarga! To jest wielki rewanż! Jego na koszarku za te wszystkie akcje wcześniejsze prowadzi Anwil Włocławek. 2:41 do końca, popatrzmy jeszcze raz. Cóż za zagranie, sam chciał to skończyć. Nie oddał nikomu, koszarek był blisko. Piłka w kosz. Nie można mieć zastrzeżeń do koszarka, bo on cały czas był przy Szubardze. Natomiast słusznie to ująłeś. Szubarga dzisiaj wielokrotnie został przećwiczony przez koszarka, ale być może, że to on postawił kropkę nad i, że to on wykonał najważniejszą akcję tego meczu. Nie może grać do końca Anwil. Pokazuje Rajkowicz bliżej. Kamil Łączyński spokojny. Kosz dla Anwilu. Niemalże przesądzi sprawę teraz. Łączyński, zamiana krycia. On za 3, trafia tablicę. Nie wierzymy w to. Kamil Łączyński. Co za mecz kapitana Anwilu. Ojciec szaleje. 10 sekund do końca. Niewiarygodna historia. O tablicę. Przez Łapetę górą po raz kolejny. I dobrze, Adam Łapeta, przecież wielki zawodnik, dobrze ustał, jak gdyby skoczył jeszcze z ręką, tak jak każdy trener. 5. półfinału, o finał. Hosley przeciwko Sabowiczowi. Za 3 punkty. Quinton Hosley zamordował Stelmet. Nie wierzę. Rywa punktami. Na Anwilu ostatni timeout bierze Andrzej Urlep. Czy to się naprawdę stało? 48 To się jeszcze dzieje, Adasiu, to się jeszcze dzieje. 21 punktów Hosleya, z czego 16 w tej kwarcie.
Niewiarygodny powrót. Czegoś takiego nie było chyba w naszej lidze. Trójki. To jest ta broń, która do tej pory gdzieś tam nie działała w ekipie gospodarzy. Jeszcze cały czas skoncentrowany również z ekipą Szymon Szewczyk. No, ludzie tu płaczą, nie tylko kobiety, mężczyźni wspominają całe swoje życie w tym momencie. Andrzej Urlep musi uspokoić.